15 listopada w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska wręczyła zasłużonym mieszkańcom województwa odznaczenia państwowe. Mamy zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Krzyżka Badackiego Orderu Odrodzenia Polski, medal za ofiarność i odwagę, medal opiekuna miejsc pamięci narodowej, krzyże wolności i solidarności, medale osobom zasłużonym państwu i społeczeństwu. W imieniu prezydenta wręczenie odznaczeń dokona wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska. Proszę pana dyrektora Andrzeja Kosiora o odczytanie postanowień. Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Komorowski postanowieniem z dnia 9 lutego 2012 roku na wniosek kapituły Orderu Odrodzenia Polski nadał Krzyżowi Wolskiej Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za osiągnięcia w działalności charytatywnej i społecznej pani Marcia Kutora. Postanowieniami z dnia 9 stycznia, 29 lutego, 30 marca, 19 i 29 czerwca, 24 sierpnia oraz 23 października 2012 roku na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej mówiącym osobom. Panu Janowi Duś, panu Janowi Kot, pani Alicja Łączek, panu Krzysztofowi Łączek, panu Andrzejowi Maślak, odznaczenie odbierze pan Andrzej Kaczmarek, panu Wiesław Nędzi, panu Andrzejowi Nowakowskiemu, panu Stanisławowi Piechota, panu Tadeuszowi Giga, panu Stanisławowi Sida. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam pana Krzyżem Wolności i Solidarności. Dziękuję serdecznie, życzę wszystkiego. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam pana Krzyżem Wolności i Solidarności. Dziękuję serdecznie, życzę wszystkiego. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam pana Krzyżem Wolności i Solidarności. Bardzo proszę o przekazanie dla pana Andrzeja Maślaka z pozdrowieniami i życzeniami wszystkiego. Stanisława Piechoty, Tadeusza Gigana, Stanisława Sidasz, Marty Smoluch, pana Jerzego Szymińskiego oraz pana Andrzeja Wieczorskiego. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam pana Krzyżem Wolności i Solidarności. Gratuluję serdecznie, życzę. Bronisław Komorowski, postanowieniem z dnia 14 czerwca 2012 roku na wniosek wojewody podkarpackiego nadał Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi za zasługi działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia pani Barbarze Pamięc. Proszę panią podejść. Thank you.
postanowieniem z dnia 15 września 2011 roku z inicjatywy własnej nadał Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz niezależnego dziennikarstwa i przemian demokratycznych w Polsce pani Annie Kozickiej. Proszę Panią o to. Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2012 roku na wniosek wojewody podkarpackiego nadał Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia panu Walerianowi Jełkowi. Proszę pana o postanowieniami z dnia 29 czerwca i 18 września 2012 roku na wniosek wojewody podkarpackiego nadał Złoty Krzyż Zasługi za zasługi działalności na rzecz społeczności lokalnej panu Henrykowi Janielowi oraz panu Stanisławowi Stolnickiemu. Proszę panu podejść. Materiał przygotowała Justyna Konieczna.